kamerą zawitaliśmy na historyczną faktorię handlową w Pruszczu Gdańskim. Motoryzacyjnie ta historia zaczyna się w 1978 roku. To właśnie wtedy FSO do obiegu wrzuciło Poloneza. Całkiem współczesną historię poznamy teraz. To Jarek, jego Polonez, który wozi ludzi po Pruszczu Gdańskim. Chyba już nadjeżdża. Wcześniej posiadałem Wartburga 1.3 z silnikiem Volkswagena. No niestety dostępność części. Dostępność części to już był duży problem, więc samochód, który będzie można pokazać ludziom, który będzie mógł młodzieży przybliżyć jakoś tą historię, bo wyobraź sobie, że w stowarzyszeniu ostatnia lekcja z młodzieżą nawet grono pedagogiczne nie wiedziało, dlaczego Polonez nazywa się Borewik. A skąd Polonez w wersji sedan? Nowa wersja nadwoziowa miała odmłodzić i uatrakcyjnić przestarzałego, produkowanego od końca lat 70. towaru zżerania. W Polonezie Atu brak było jednak takich dodatków jak na przykład poduszki powietrzne czy układ ABS. Nie można ich było zamówić nawet jako opcji. Polonezy trafiały do górników. Były to samochody, które można było najtaniej i najszybciej kupić będąc górnikiem. Te samochody tam miały dużo możliwości postać zawsze w miejscach takich jak stodoły, jak komórki różnego rodzaju, bo na Śląsku tego jest takich miejsc jednak jest dużo. Jakie osiągi miał Polonez Atu? Wersja z najczęściej kupowanym silnikiem 1.6, 78 koni mechanicznych rozpędzała się do 150 km na godzinę, a do setki potrzebowała 18 sekund. Auto spalało średnio 9,5 litra benzyny na 100 km. Wróćmy jednak do puszczańskiej taryfy. Nie oszukujmy się, jeżdżę sam razem z moim Polonezem, więc zastępstwo nie istnieje. Muszę czasami wziąć pod uwagę jednak sen. Do godziny 2-3 w nocy, w weekendy zawsze można mnie spotkać, głównie na przykład w knajpie Zacisze. Najtańszy kurs u mnie jest to 15 zł, cena wydaje mi się przystępna i w cenie 15 zł przejechać można do 6 km, czyli tak naprawdę z osiedla wschód do hotelu górskiego, z końca Pruszcza na koniec Pruszcza. Polonez dzięki swojej toporności był autem wytrzymałym. Dobrze znosił podróże po ówczesnych dziurawych polskich drogach. Dzięki Jarkowi macie szansę jeszcze raz poczuć klimat dawnych lat. Poczuć klimat, bo nie klimatyzację. Zajrzyjcie na facebookową stronę Złotówa z Pasją, gdzie znajdziecie więcej informacji o pasjonacie z Pruszcza Gdańskiego. Polecamy również zobaczyć Fiat Uno i Polonez auta za 1000 zł, północny garaż odcinek 2 oraz Polonez Jamnik, rekonstrukcja prototypu. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.